Dzień dobry, witam Was dzisiaj spod mojego prysznica i dzisiaj trochę na temat pielęgnacji kabin prysznicowych i pielęgnacji szyb prysznicowych, szczególnie tych, które mają tą powłokę, na którą my się zdecydowaliśmy, czyli tą Easy Clean. Jeśli byście mieli kiedyś okazję dotknąć taką szybę, a nie mieliście z nimi styczności, to ja bardzo polecam. Ona jest bardzo specyficzna w dotyku i sprawia właśnie, że dzięki tej powłoce woda spływa po prostu po szybie i nie zatrzymuje się na niej. Ale to nie jest jedyny klucz do sukcesu. Moim zdaniem na pielęgnację tej szyby prysznicowej, kabiny prysznicowej wpływa też dużo dodatkowych elementów, na które trzeba zwrócić uwagę. My dodatkowo zdecydowaliśmy się na zmiękczacz wody, ale już powiem Wam szczerze, że widzę, że pomimo tego, że on nie zostawia kamienia, to zostawia osad. Na końcu może, jak nie zapomnę, to pokażę Wam, jak wygląda nasz odpływ liniowy, bo na nim to idealnie widać, bo to jest czarne szkło, więc tam wszystko pięknie widać, jak każda woda tam się zbiera. Nie jest to taki osad, jak pozostawia kamień, czyli z taką twardym obrzeżem, które ciężko jest zmyć, tylko jak normalnie przetrzemy delikatną szmatką, to schodzi, ale jednak to widać, jednak to ślad po sobie pozostawia. Jak wiecie, my w naszym domu jeszcze nie mieszkamy i niektórzy na pewno napiszą, że co Ty możesz powiedzieć, skoro jeszcze tutaj nie mieszkacie. Ale właśnie nie bez przyczyny powstaje ten film teraz, a nie na przykład po pół roku od zamieszkania, bo ważne jest, żeby o tą szybę dbać już od samego początku, zanim jeszcze tak na dobrą sprawę zaczniemy ją tak w pełni użytkować. Warto jest ją czyścić odpowiednimi środkami i odpowiednimi szmatkami, o których zaraz Wam opowiem. Jeśli chodzi o tą powłokę, no to tak jak widzę ten osad na odpływie, tak tutaj na tej szybie prysznicowej nie widzę. Spryskiwałam ją specjalnie parę razy i rzeczywiście tego nie widać, więc ta powłoka działa. Ale tą powłokę można w bardzo łatwy sposób sobie zniszczyć i też trzeba zaznaczyć, że co jakiś czas należałoby ją odnawiać. To nie jest wieczne, wiadomo, że ta szyba zawsze będzie inaczej się zachowywała, jak ta powłoka jest, ale tą powłokę też można czy to z czasem, czy to przez jakieś nasze niewłaściwe działania stracić, uszkodzić i sprawić, że ona nie będzie już tak działała, jak powinna. Jeśli chodzi o naszą kabinę prysznicową, o nasz prysznic, to jest to ścianka walk-in o długości 126 cm i jest ona z firmy Radaway. Do tego dobraliśmy sobie też taką ściągaczkę. Dobraliśmy ją dlatego, że ma fajny design i po prostu jak gdzieś tam nawet będzie leżała w łazience, czy nawet jak będzie zawieszona na tej szybie, to nie będzie to źle wyglądać. Uwaga, po każdym prysznicu należałoby ściągnąć wodę. I w szczególności tyczy się to osób, które mają u siebie w domu twardą wodę, mocno zakamienioną. To po każdym prysznicu po prostu ściągnąć tam, gdzie była woda, ściągnąć i po kłopocie. To znacznie ułatwia późniejsze sprzątanie i znacznie ułatwia to, jak długo będziemy taką kabinę szorować, bo jeżeli na niej nie pozostawimy wody, no to ten kamień też nie będzie miał aż tak dużej okazji, żeby po prostu tam zaschnąć, zebrać się i stworzyć taką niefajną powłokę, którą często ciężko jest zetrzeć, w szczególności właśnie na prysznicach, które nie mają tej powłoki Easy Clean, bądź które są już, powiedzmy, troszeczkę starsze i ta szyba nie jest dobrej jakości. Pamiętajcie, że to jest po prostu szyba. Nie jest powiedziane, że taką szybę możecie zrobić wszędzie. W sensie chodzi mi tutaj o to, że moim zdaniem nie warto iść do zwykłego szklarza i powiedzieć: chcę szybę tam 2 metry na 1,20 m, niech mi Pan ją przywiezie, ja ją sobie sam zamontuję. Dokupienie jakiejś tam listewki nic nie kosztuje i powiecie, że my, na przykład nasza kabina kosztowała 2000 zł, a ktoś tam sobie załatwił taką kabinę za, nie wiem, 200, 300 czy tam 500 zł. I okej, jasne. Można tak zrobić, natomiast trzeba pamiętać o tym, że ta szyba no będzie problematyczna w utrzymaniu. Taka szyba zwykła, mówię tu o zwykłej szybie, jakiejś tam nawet hartowanej, ona nie jest przystosowana pod prysznic. Ona po prostu będzie zatrzymywała na sobie wodę, będzie miała taką powierzchnię, że ta woda nie do końca będzie spływać i ona będzie znacznie trudniejsza w utrzymaniu. Także ja na Waszym miejscu zdecydowałabym się na powłokę Easy Clean albo ewentualnie spróbowała taką powłokę sobie nałożyć. I właśnie firma Radaway czy różne inne firmy też mają takie środki, które mogą sprawić, że właśnie ta powłoka ochronna będzie albo odświeżona, albo nałożona od nowa. My mamy tutaj środek właśnie, który ma odświeżać powłokę ochronną i my go sobie użyjemy około pół roku po zamieszkaniu, żeby ta powłoka ochronna cały czas tutaj była i cały czas spełniała swoje zadanie. Ale możecie też się zainteresować tematem właśnie takich środków, które nadają szybie swego rodzaju właśnie powłokę i ochronę. No i może warto potestować, może to rzeczywiście coś da. Jeśli chodzi o pielęgnację, szyby ogólnie z powłokami i też tych zwykłych prysznicowych, ważne jest, żeby mimo wszystko traktować je delikatnie. Nie jest wskazane polewanie tych szyb jakimiś cilitbankami, jakimiś domestosami, jakimiś kretami, mocnymi odkamieniaczami, bo to tylko będzie działało na chwilę. Fakt, że te środki pomogą Wam ten kamień jakby ściągnąć, zdjąć, wyczyścić, rozmiękczyć, ale w tym momencie Wy zdzieracie tą taką wierzchnią warstwę szyby, która powoduje, że ta woda po niej powinna delikatnie spływać. No i to się później nie dzieje. Każda kropla, która dostanie się na taką szybę, zatrzymuje się w tym miejscu, w którym spadła i niestety tę kabinę jest coraz ciężej wyczyścić, bo to jest takie koło zamknięte. My zdzieramy coraz bardziej tą powłokę i te warstwy, kabina coraz szybciej się, coraz łatwiej się brudzi, coraz ciężej ją wyczyścić i to jest takie błędne troszeczkę koło. Więc jeżeli już mamy taką starszą kabinę, to szczerze mówiąc nie wiem do końca, jakie tutaj powinny być zasady działania, ale to, co mogę Wam polecić od siebie, to jest myjka parowa. Możecie spróbować, myślę, że naprawdę fajnie to zda egzamin. A jeśli chodzi o nowe kabiny, bądź takie, które macie od dawna i które jeszcze nie były szorowane jakimiś naprawdę mocnymi zdzierakami, no to warto je potraktować delikatnie. Aha, no i warto też pamiętać, żeby nie używać żadnych nie tylko środków mocno żrących, mocno czyszczących, ale też szmatek bądź jakichś gąbek, które są niedelikatne. Bardzo teraz są popularne magiczne gąbki i ja je widzę po prostu na takim sprzątaniowym TikToku wszędzie. Babeczki czyszczą nimi wszystko. Czyszczą na przykład deski od toalet i czyszczą normalnie, tam jadą tymi gąbkami i później się dziwią, że na przykład taka toaleta żółknie. No żółknie, bo cała ta powłoka jest zdarta. Pamiętajcie, że magiczne gąbki to są swego rodzaju jakieś takie pumeksy, peelingi, coś, co działa podobnie jak papier ścierny i nie należy tego używać do wielu tak naprawdę powierzchni i one są na tyle specyficzne, że naprawdę niewiele powierzchni można nimi czyścić. Przechodząc już do tego, jak ja do tej pory pielęgnowałam tą szybę i jak mam ją w zamiarze pielęgnować, jak już tutaj zamieszkamy. Przede wszystkim to, co mogę Wam polecić i to, o czym mówię Wam już bardzo, bardzo długo, to są takie ściereczki z Wiledy. One się nazywają Active Fiber. Dostaniecie je zarówno w Rossmanie, jak i przez internet. Tak naprawdę one są dostępne wszędzie. To naprawdę nie wiem, ile miesięcy już katuję i używam cały czas i ja nimi, słuchajcie, myję wszystko. Od luster, po okna, po blaty. Czasami mi się zdarza blaty tym ścierać, ale generalnie one są świetne do powierzchni typu właśnie szyby, lustra, okna czy fronty też na przykład z wysokim połyskiem. To jest rewelacyjna szmatka do tego, ponieważ tutaj wystarczy sama woda, po zmoczeniu, zaraz ją nałożę i pokażę Wam, jak ona wygląda. Po zmoczeniu ona robi się miękka i uwaga, nie pozostawia smug. Wystarczy nią wytrzeć całą na przykład szybę prysznicową i pozostawić. I jeżeli macie taką szybę prysznicową, która jest już bardziej zabrudzona, no to wtedy najpierw delikatnie można taką zwykłą ściereczką z mikrofibry poczyścić sobie te grubsze zabrudzenia. Ja tutaj mam taką właśnie z mikrofibry ścierkę oraz płyn też właśnie z tej firmy Radaway, co mamy prysznic. To jest glass cleaner, więc też możecie do tej szyby prysznicowej użyć jakiegoś płynu do szyb, który będzie dla niej delikatny. Delikatnie nawet poszorować te jakieś tam elementy, które się zakamieniły, ale robić to właśnie w sposób delikatny. Fajnie może się tutaj też sprawdzić woda z octem. Ja bardzo często w domu też używam takiej mieszanki, ale na pewno nie jakieś takie naprawdę mocne środki do czyszczenia. Jak już mamy tą kabinę wymytą ze wszystkich osadów, no to najlepiej właśnie moim zdaniem użyć sobie takiej ściereczki z Wiledy, żeby ją jeszcze dopieścić i jeszcze fajniej wyczyścić, i ona pozostawia takie jakby mikrokropelki. Tym się nie przejmujcie, to po chwili znika i szyba jest absolutnie czysta, bez żadnych smug. Ja zmoczę tą szmatkę i pokażę Wam, jak ona wygląda zmoczona. Tak wygląda ta szmatka po zmoczeniu, jest naprawdę mięciutka, nie powoduje żadnych zarysowań ani żadnych uszkodzeń. Są różne kolory tej szmatki, ja mam jeszcze chyba fioletową w domu, nie wiem szczerze mówiąc, czym one się różnią, ja je używam tak samo i są rewelacyjne. Wystarczy woda i naprawdę dużo powierzchni można nimi wyczyścić. Po wybrudzeniu takiej szmatki ja ją wrzucam normalnie do pralki, na tam 40 stopni suszę i jest ponownie do użycia. Także ja Wam bardzo polecam. No i jeśli chodzi o same kabiny prysznicowe, to pamiętajcie, żeby traktować je delikatnie, żeby te powłoki, które na nich mamy, nie były zniszczone i żeby nam służyły jak najdłużej, a jeśli chcecie odnowić taką powłokę, to można to zrobić za pomocą różnego rodzaju płynów. Słyszałam też, że co niektórzy panowie mechanicy stosują sobie na kabiny prysznicowe jakieś takie środki, które stosuje się na szyby w samochodzie, też żeby krople wody po nich spływały. Nie wiem, nie testowałam, my będziemy używać takich dedykowanych środków, które właśnie mamy z tej samej firmy co prysznic, i każdorazowe ściąganie wody po prysznicu. I to jest tak naprawdę tyle. Bardzo mało, uważam, potrzebuje taka kabina prysznicowa uwagi, w szczególności jeżeli właśnie nie mamy żadnych drzwi, żadnych zakamarek, bo u nas to jest prysznic walk-in, więc nie ma z tym problemu. Ważne jest tylko, żeby po prostu o nią dbać od samego początku i żeby jej nie zapuścić, czyli tutaj ta regularność ma moim zdaniem największe znaczenie. Dajcie znać koniecznie, w jaki sposób wyczyścicie prysznice, jakie macie sposoby już na takie starsze prysznice, które rzeczywiście no, są już podniszczone albo właśnie zostały w jakiś sposób zapuszczone i teraz musicie się z nimi męczyć. Bardzo chętnie poczytam, a tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!